Dzień dobry, kłaniam się nisko. Były marszałek Sejmu Marek Jurek w swoim gabinecie, a ja w warszawskim studiu RMF-u. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Od 6 dni temu skończyła się kadencja Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Będzie pan jego następcą? No, tego życzyłoby sobie wielu ludzi, których ja bardzo cenię, bardzo im dziękuję, Jackowi Łęskiemu, który pierwszy rzucił ten pomysł, Erykowi Mistewiczowi, Piotrowi Trudnowskiemu, Tomaszowi Terlikowskiemu, ale to jest pomysł autorytetów społeczeństwa cywilnego. Ja nie prowadziłem w tej sprawie rozmów ani z politykami, ani do mnie z taką propozycją. Ale politycy już się nie zwracał. Oczywiście jestem gotów udzielić rad w tym zakresie. No, tych. Ale zaraz. Pan jest gotów udzielić rad, czy pan jest gotów kandydować? Bo politycy już się wypowiadają. Kandydatem, pani marszałek Witek do mnie w tej sprawie nie dzwoniła. Ja do niej dzwoniłem, ale w innej sprawie. Nieskutecznie. Żaden klub parlamentarny do mnie też się w tej sprawie nie zwracał, więc kandydatem jest ten, kto ma poparcie klubów, ewentualnie marszałka Sejmu, który jest osobnym podmiotem zgłaszającym. Ale na razie panie marszałku nie ma takiej osoby. O mojej kandydaturze mówili ludzie, których cenię, ja to odbieram jako wyraz uznania, bo biorąc pod uwagę, że przez te 30 lat wolnej Polski ja albo wspierałem niektórych kandydatów, no myślę, że miałem istotny wpływ na wybór Janusza Kochanowskiego, którego kandydaturę bardzo walczyłem i bardzo dramatycznie momentami, bo miałem taki nieprzyjemny epizod z Donaldem Tuskiem, który no, zrobił mi zarzut, że marszałek Sejmu nie powinien prowadzić negocjacji w sprawie wyboru na ten urząd, a ja uważałem, że... Panie marszałku, ale to są pradzieje. Wróćmy do tego, co jest teraz. Z poprzednich rzeczników polemizowałem. No, przede wszystkim z panią. Dobrze, ale panie marszałku, sekundę, bo pan mówi tak... Samym Adamem Bodnarem. Panie marszałku, sekundkę. Pan mówi, że nikt z panem nie rozmawia, żaden polityk. Tymczasem no, o panu na pewno mówią. Ja nie mówię, że pierwszy z brzegu Artur Dziambor z Konfederacji mówi, że słyszałem o nazwisku Marka Jurka, będziemy o tym rozmawiać. Wszyscy mówią, że będziemy o tym rozmawiać. A ja do pana mam bardzo proste pytanie. Jeżeli politycy się zgłoszą i powiedzą, panie marszałku, czy zgodziłby się pan kandydować, to co im pan odpowie? Zapytam ich o ich intencje i wtedy im odpowiem. A niezależnie od tego, kto będzie kandydatem, to na pewno każdemu... Nie, sekundę. Proszę się nie gniewać, ale jak inni kandydaci, to inna zupełnie sprawa. Ja pytam pana o pańską deklarację. To jest chyba bardzo proste pytanie. No, jeśli Marek Jurek powie, tak, gotów jestem kandydować, jeśli ktoś mnie zgłosi, to jest sytuacja inna niż wtedy, kiedy powie, nie, proszę mnie nie pytać, ewentualnie mogę doradzać innym. Panie redaktorze, jeżeli pan chce dołączyć do tego zacnego grona osób, które o mojej kandydaturze mówiły, ale oczywiście każdego kibica Polonii będziemy promować na każde stanowisko. Proszę? Każdego kibica Polonii Warszawa będziemy promować na każde stanowisko, to chyba oczywiste. Ja bym aż tak daleko nie ryzykował, dlatego że jednak Polonia jest gronem bardzo ekumenicznym, więc każdy kibic Polonii jest naszym przyjacielem, ale ja pewnie nie każdego bym promował. No dobrze. Czy pan byłby łaskaw odpowiedzieć na pytanie, które zadałem jakieś 5 minut temu? Jestem gotów zapytać o intencje każdego klubu i odbyć rozmowę w ogóle na temat tej kwestii, przekazać swoje opinie w kwestii tego, czego bym oczekiwał. Połowa naszej rozmowy radiowej. Nie dowiedzieliśmy się dotychczas od Marka Jurka, czy chciałby kandydować na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Panie marszałku, ostatnia szansa. Czy jak pana jednak spytają i poproszę. Z tego rodzaju szansy medialne nie będę korzystał, ale bardzo dziękuję za to zainteresowanie. Dobrze, to w takim razie proszę mi powiedzieć, ma pan jakieś kontakty, bo mówi pan, że nie mam kontaktu z PiS-em, a jakiekolwiek kontakty z opozycją, na przykład z opozycją senacką? Nie, ja, wie pan, kandydatem opozycji na pewno nie będę w tych sprawach, chociaż każdego rzecznika zachęcałbym do dobrego kontaktu z wszystkimi ugrupowaniami politycznymi. Nie dlatego, żeby był jak taka kula bilardowa, która się błąka od bandy do bandy, ale żeby wyjaśniał swoje stanowisko każdemu ugrupowaniu i słuchał stanowiska
środowiska. Oczywiście w pierwszym rzędzie to powinno dotyczyć nawet społeczeństwa obywatelskiego, a w drugim polityków. No ale w procesie wyborczym wszystkich kandydatów do tego zachęcam, żeby rozmawiali z każdym, kto będzie gotów z nimi rozmawiać. Jak mówię jeszcze raz, choćby po to, żeby wyjaśnić swoje stanowisko. Dobrze, panie marszałku, to w takim razie a propos rozmowy i wyjaśnienia poglądów. Może pan nam wyjaśni, o co chodzi w tej chwili na prawicy, bo rozgorzał tam spory konflikt o kwestię ustawy zwierzęcej, ustawy o ochronie zwierząt. PiS zaangażował się mocno w tę kwestię. Konfederacja jest zdecydowanie przeciw. A pan? To po pierwsze. A po drugie, o co w tym wszystkim chodzi? Czyli najpierw o co chodzi? Czy po drugie o co chodzi? Nie, to może najpierw pan. Może najpierw wyjaśnijmy, o co chodzi, bo w moim przekonaniu na pewno chodzi o osobiste przekonania, zaangażowania Jarosława Kaczyńskiego. Ja uważam, że nasza debata publiczna stoi na bardzo dzisiaj niskim poziomie, bo skoro pan Robert Górski wie, że Jarosław Kaczyński kocha koty, a dziennikarze mówią, co to za manewr, pewnie chodzi o pozyskanie młodzieży i tak dalej, to naprawdę nie znają jego poglądów, jego nastawienia. Nawet w Parlamencie Europejskim była wielka sesja na temat praw zwierząt. Był telemost, na którym prezes Kaczyński mówił o tym, że doczekamy się świata bez futer. Także po pierwsze to jest wyraz jego osobistych poglądów. Jeżeli chodzi o moje stanowisko, no to ja mam sporo niepokoju w tej sprawie. No, pierwszy wynika z tego, że jestem dziadkiem pięciorga wnucząt z dwoma starszymi z wnuczką byłem w zoo. Z młodszymi jeszcze nie byłem i chciałbym mieć nadzieję. No nie, ale zoo ma nie być zakazane. Co najwyżej cyrk. Cyrk na początek, ale obawiam się, że jeżeli będziemy szli dalej tą logiką, to i wyścigi konne i zoo mogą być zakazane. Na wyścigach konnych nie gram, ale rozumiem ludzi, dla których to jest hobby. W Warszawie panie, to jest dobrze. Panie marszałku, natomiast do zoo czy do cyrku chciałbym dzieci zaprowadzić. Do sprawy konfliktu o futra jeszcze wrócę. Do spraw może bardziej praktycznych, panie marszałku, bardzo chętnie do tego wrócę. Ostatnie moje pytanie w części radiowej musi... Tak. Chciałbym, żeby to było pytanie o sprawę Kościoła. Dlaczego on sobie nie radzi ze skandalami obyczajowymi, które go toczą? Iwan, to jest problem relacji właśnie między autorytetami Kościoła a opinią katolicką. Zdecydowanie w moim przekonaniu każdy biskup, który dostaje informacje o jakichkolwiek przekroczeniach obyczajowych, czy tym bardziej przestępstwach, no powinien bezpośrednio reagować. No pierwszą cnotą każdego człowieka wykonującego władzę musi być sprawiedliwość i pasja. To pytanie, dlaczego tego nie robią, panie marszałku? Nie wiem, wie pan, to jest raczej w pewnym sensie robią więcej niż inne środowiska, dlatego że głosów zupełnie wybielających różnego rodzaju nadużycia obyczajowe, takie jak w środowisku aktorskim, na przykład. Bardzo chętnie o tym porozmawiamy, panie marszałku. RMF24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy nie tylko na temat skandali obyczajowych w Kościele, porozmawiamy również o receptach dla prawicy oraz o tym, kto wygra w bitwę o rekonstrukcję rządu. No. I oczywiście last but not least Polonia Warszawa, 10. miejsce w tabeli, no ale wygrała ostatnio. Zasadzajmy, 2 mecze zaległe. O tym wszystkim na RMF24.pl i w interii.pl skoczam radia serdecznie. Dziękujemy. Jeden mecz zaległy. Mije się pan z prawdą, nie bez udziału świadomości. To po pierwsze. Na pewno z ruchem Wysokie Mazowieckie, gdzie ale Bułkowi. Sekundę, to zostawmy Polonię Warszawa na koniec. Wróćmy do Kościoła. Pan mówi, że no, muszę powiedzieć, że to na mnie zrobiło spore wrażenie, ale chyba nie takie, jakiego się pan spodziewał. Mówiąc, że Kościół robi mówiąc, że Kościół robi więcej niż inne... Ma inną postawę, dlatego że po pierwsze biskupi się tłumaczą, przyjmują krytyk, a jak pan na przykład sięgnie po
książkę Kąckiego o sprawie polskich Słowików w Poznaniu, to pan zobaczy. Ja nie mówię tego w żadnym wypadku po to, bo mi bardziej zależy na kościele, do którego należę, jak na każdej innej korporacji zawodowej. Tylko chodzi mi o to, że chęć, takie przekonanie, że nie będziemy donosić na swoich. Wie pan, ta książka o polskich Słowikach, ona pokazuje... Nie, ale bardzo chętnie, słyszę, pan rozmawia o polskich Słowikach. Ja rozumiem, że to jest poważna sprawa, że rodzice godzili się na to, albo w każdym razie przymykali oczy na to, że ich dzieci mogą... No bo zbiegają trzy rzeczy. Po pierwsze... Padać ofiarą przestępstw. To nie jest możliwe, żeby człowiek tej rangi coś takiego robił, prawda? Nie, ale sekunda, ale czy możemy porozmawiać jednak o tym? Bo widzi pan, ja rozmawiałem ostatnio z Tomaszem Terlikowskim i on w tej sprawie jest jednoznaczny, a pan w tej sprawie nie jest jednoznaczny, jak słyszę. Dlaczego ja zaapelowałem dwukrotnie ostatnio do rzeczy o to, żeby jeżeli chodzi o księży o skłonnościach homoseksualnych, wszyscy byli przeniesieni do stanu świeckiego. To jest zgodne z prawem Kościoła, bo skoro nie powinni byli otrzymać święceń, no bo mają przeszkodę naturalną. No, tak jak nie tak, będzie do seminarium przyjęty ktoś, kto nie ma matury. Mhm. Tak samo no, nie powinni być utrzymywani w stanie duchownym. A tym bardziej, a jeżeli chodzi o przestępstwa, o przestępstwa seksualne, to w tym wypadku no, każdy biskup powinien natychmiast zawiadamiać i Rzym. No ale właśnie, panie marszałku, wiemy jak być powinno. No, moje pytanie brzmi, dlaczego tak nie jest? Skoro wszyscy wiedzą, że powinni, to dlaczego zajmują się raczej zamiataniem sprawy pod dywan? Czy pana jako katolika to nie boli? To jest na pewno jakaś rutyna i przekonanie, że wysłuchać można każdego, natomiast no, nie mamy tego, wie pan, no, nie ma w Polsce tradycji współpracy z władzą karną i najwyższa pora to przełamać. No dobrze, panie marszałku, to zostawmy kwestię Kościoła. Chciałbym pana spytać jeszcze o to, kto wygra ten spór o rekonstrukcję rządu. Kaczyński czy mali koalicjanci, jak raczył ich nazwać marszałek Terlecki? Nie no, jakoś się muszą ułożyć z dwóch względów. Po pierwsze ze względów arytmetycznych, parlamentarnych, bo nie ma większości parlamentarnych bez tych mniejszych ugrupowań, ale po drugie również dlatego, że nie byłoby większości bezwzględnej w Sejmie, gdyby nie wsparcie szczególnie Jarosława Gowina. Dla mnie to jest oczywiste, że gdyby on poszedł z osobnym ugrupowaniem, w którym by uzyskał taki wynik jak w wyborach europejskich, gdyby się przyłączył 5 lat temu do Pawła Kukiza czy do PSL-u rok temu, to tej większości absolutnej by nie było. Czyli krótko mówiąc, wspólny mandat większości jest mandatem w różnym stopniu, ale tych trzech ugrupowań, więc muszą się dogadać. Na dodatek, no dzisiaj jest taka sytuacja, że każde z tych mniejszych ugrupowań ma w jakiś sposób tam bliskie sobie ugrupowanie parlamentarne. Więc przymusu nie ma. Przymus jest porozumienia, no i do tego bym zachęcał. Dlatego, że w ogóle w Polsce chciałbym, żebyśmy odeszli od tej kultury, gdzie istnienie innych środowisk traktujemy jako zło konieczne, gdzie porozumienie traktujemy jako nieprzyjemny przymus, z którego trzeba się jak najszybciej wywinąć. Dobrze, panie marszałku, proszę wybaczyć. Ja mam pewną kłopot ze... Panie marszałku, ja pana pytam, kto w tej sprawie zwycięży, a pan mówi, oni się powinni dogadać. Ja to rozumiem, że powinni się dogadać. Ale świat powinien być w ogóle piękny. Wszyscy się powinni dogadać. Powinni być do siebie mili, uśmiechać się, mówić dzień dobry i dobry wieczór. Tymczasem polityka to jednak jest twarda walka, panie marszałku, o czym pan doskonale wie. No, przecież rząd nie upadnie dlatego, że nie są w stanie się porozumieć. W moim przekonaniu porozumieją się. Znaczy jest taka rzecz, że niewątpliwie dla kierownictwa PiS-u, czy bezpośrednio dla prezesa Kaczyńskiego, zmniejszenie rządu, a więc zmniejszenie ilości stanowisk, którymi będą dysponować te mniejsze ugrupowania, to jest presja na to, żeby wewnątrz nich zaczęła się konkurencja o te stanowiska, no bo PiS ma dużo miejsca dla swoich, znajdzie miejsce, jest partią lepiej zorganizowaną, nie jest partią zależną. Ale czy chce mi pan powiedzieć, że PiS w ten sposób będzie przeciągał posłów z tych mniejszych ugrupowań do siebie? Na pewno Adam Bielan ma bliższe relacje z prezesem nie swojej partii niż swojej partii. Adam Bielan to zupełnie inna postać, tylko przypominam panu, że Adam Bielan jest w Parlamencie Europejskim. Nawet jeżeli wyjątkowa, to pokazująca tendencję. Rozumiem.
zostawmy w takim razie tę politykę, bo to nudy. Zwłaszcza, że nic pan nie chce powiedzieć w tej sprawie. Co ciekawe, swoją drogą, proszę państwa, marszałek Sejmu nic nie ma do powiedzenia w sprawie polityki, bo nie chce państwu tego powiedzieć, ale o Polonii Warszawa jestem pewien, że chętnie porozmawia. Mówię, tylko pan redaktor jakoś nie chce z tego wyciągać wniosków. No, wie pan, bo może ja po prostu, jakby to powiedzieć, moje kompetencje intelektualne zostały nadwątlone przez lata rozmów z politykami. Nie, stawiam pytania. Nie stawiam za szybko pytań, tylko próbuję coś tego, jakiegoś takiego konkretnego wysupłać. I na przykład samo w sobie to jest cnotą, tylko chodzi o to, że jeżeli się wolniej stawia pytania, to jest więcej czasu, żeby przez chwilę poreflektować nad odpowiedziami. Będę pytał powoli. Bardzo proszę. Czy pan ma nadzieję, panie marszałku, że Polonia awansuje? Cel, który postawił prezes NITO, który uratował Polonię, to jest taki, żeby znaleźć się w ósemce. W moim przekonaniu te dwie wygrane, przy jednej przegranej i jednym remisie, no to na razie, jeżeli ta tendencja się utrzyma, to w tej ósemce będziemy. Tu trzeba wyjaśnić, bo chociaż północno-wschodnia liga, trzecia liga jest jedną z najciekawszych w kraju i nie tylko. No w ogóle na świecie. Nie bójmy się tego słowa. Jest takie, to jedna z najciekawszych na świecie. Została poszerzona o wiele zespołów, które spadły z drugiej ligi akurat do naszej ligi regionalnej. 21 zespołów w pierwszej rundzie, w rundzie podstawowej, gra bez rewanżu. Tylko 20 meczy między sobą. A potem jest runda finałowa, gdzie 8 drużyn zagra każdy z każdym. I celem Polonii na ten rok jest znaleźć się w tej ósemce. W moim przekonaniu jesteśmy na dobrej drodze, co więcej, oby było więcej, ale mówię, na razie tym celem pierwszego roku naprawy jest ta ósemka i powtórzę, myślę, że jeżeli będzie dalej Polonia grać no, tak jak do tej pory, ale na razie, sezonie, to na razie to im starcza sił na pierwszą połowę, a nawet nie na całą, no, na jakieś pół godziny meczu. Widział pan to, co się działo z Ursusem? To jest trzecia liga, ona jest bardzo ciekawa, ale gra fazowo. No dobrze, to miejmy nadzieję, że pańskie... Ale proponuję tak, żebyśmy, mam nadzieję, że już nie na koronawywiad, chociaż mówię, na szczęście piłkarsko się wyróżniamy tym w Europie, że gramy ciągle w prawdziwy futbol z kibicami, a nie w koronafutbol, ale umówmy się może na prawdziwy, a nie na koronawywiad po sezonie podstawowym, przed ósemką i wtedy myślę, że będę mógł powiedzieć z przekonaniem, że walczymy o awans. No dzisiaj walczymy o ósemkę. Proszę państwa, dobrze, to trzymam pana za słowo. Z pewnością spotkamy się i porozmawiam o Polonii. Nie tylko tutaj, może na Konwiktorskiej 6, rzecz jasna. Dobrze, to kibicom wszystkim życzymy wszystkiego dobrego, nie tylko kibicom Polonii. Nie bądźmy tacy zazdrośni. Są w końcu jeszcze inne ważne kluby w Polsce, na przykład Garbarnia Kraków. Prawda? Oczywiście. Ja myślę, że kibice w ogóle sobie powinni w piłce jak w polityce należy się cieszyć, że inni mają to samo zaangażowanie, a nie mieć im za złe. To pozdrawiamy wszystkich kibiców i nie tylko. Dziękuję panu bardzo serdecznie za rozmowę. Dzięki, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Zobaczenia.